I gdy oni sobie to uświadamiają, że oni też będą tak fale poskramiać i wichry powstrzymywać i jeszcze większe cuda czynić, to po prostu nie są w stanie tego pojąć. A dlaczego? Bo myślą jak ludzie. Nie mogą myśleć jak ludzie. Muszą myśleć jak Bóg, człowiek światłości. Słyszę taki szum rogu, taki warkot umysłu, który mówi tak: a co dla nas? A co dla mnie? A co dla nas, dla naszych umysłów? Co dla nas? My jesteśmy tutaj niepotrzebni? Niepotrzebni? My niepotrzebni, nasze rozumy niepotrzebne? A co dla nas? Dlaczego tak rozum krzyczy? Bo rozum stał się niepotrzebny do tego dzieła, które Chrystus nam zlecił. Potrzebna jest tylko wiara. Potrzebne jest oddanie się Bogu. Potrzebne jest umocnienie się w Chrystusie Panu, Bogu Ojcu i Duchu Świętym. Jest to naprawdę proste. Może inaczej powiem. Ludzie, którzy są w naturze ciemności i tożsamość mają w naturze ciemności, to dla nich to, o czym jest mowa, jest trudne, ciężkie, niezrozumiałe, jak grochościane. I nic nie mogą pojąć. Coś, jakaś jest mowa, muszą jakiegoś mieć tłumacza, żeby mi wytłumaczył, o co tam w ogóle chodzi. A człowiek, który jest duchową naturą, dla niego jest to proste, jasne. Tylko, że dlaczego taki człowiek nie chce stać się duchową naturą? Ponieważ panuje w nim panowanie, władza i potęga. Chce mieć władzę, panowanie i potęgę. Chce wszystko kontrolować. To jest ta natura władzy i potęgi podświadomej, jest naturą osobnego istnienia. To jest zadziwiające. Tak bardzo głęboko istniejące, że kompletnie nieświadome jest to dla natury logicznej. Natura logiczna tego nie rozumie. Ona tego nie dostrzega. Ona sobie po prostu funkcjonuje i żyje w tym świecie, nie mając świadomości, że tam istnieje inny świat, który zrządzi się całkowicie innym światem i zasadami. A dlaczego ten świat jest potrzebny, ten górny świat? Bo ten świat jednak pozostaje światem decyzji. Bo to jest świadomość. I pragnienia, które są wewnątrz, one są światem nie mającym ostatecznej decyzji, ale mają pragnienia. A świat świadomy jest światem decyzji. Czyli ostatecznego parafowania, o tak mogę powiedzieć. Więc ten świat świadomy jest światem, który ostatecznie podejmuje decyzję i ostatecznie staje się słupem. Prezesem. Jest prezesem, który jest później wszystkiego winny. On jest obwiniony. To on wszystko parafował. To on jest tym najważniejszym tutaj. Chociaż inni brali pieniądze i władzę. A ubodzy paść będą na moich pastwiskach i nędzarze odpoczną bezpiecznie, podczas gdy ja uśmiercę głodem twe potomstwo i wygubię twoje ostatki. Zawyj bramę. Zawyj bramo, krzyknij miasto, zadrzyj cała Filisteo, bo z północy nadciąga dym i nikt się nie odrywa od jego oddziałów. Czyli tutaj jest to całkowicie usunięcie ciemności i całego zła przez wybranie właściwego stanu, a zło chciałoby, aby z nim nieustannie walczyć. Ale nie możemy walczyć ze złem. Bo walka ze złem to jest najgorszy pomysł. Najgorszy pomysł. My musimy wybrać Chrystusa, pozostawać w Nim, a nie walczyć ze złem, a zło samo się wyszamocze, aż przestanie istnieć. Bo ono potrzebuje człowieka, decyzji człowieka. I dlatego te szamotanie to jest: tracisz władzę, tracisz moc, tracisz potęgę. A ja mówię: Pan o tym wie. Pan na tym panuje. To tak jak uczniowie na łodzi: Panie, to nie my. Sztorm, wichura, fale, to nie my. Panie, ty śpisz na dziobie i nic o tym nie wiesz. Budzą Chrystusa. Panie, zobacz, co się dzieje. To nie my. A Chrystus mówi tak: gdyby tak się miało stać, to by ojciec mi powiedział. Ale nic mi nie powiedział. Wszystko jest w porządku, nic się nie dzieje. Ale z powodu tego, że taką trwogę macie wielką i że niepokoicie się,
to podniósł rękę i zgromił morze, zgromił wiatr i nagle nastała potężna cisza. Wszystko ustało, woda jak lustro. Żadnego wiatru. I co się z uczniami stało? Bardzo się przerazili. Dlaczego? Bo żywioł znali, ale tej mocy nie. Z żywiołem nauczyli się walczyć, ale to, co zobaczyli, przechodziło ich wszelkie pojęcie. Było to to, czego nie znają. Ale Chrystus chce im powiedzieć: chłopaki, uczniowie moi, kiedy uwierzycie i nie takie rzeczy czynić będziecie, nawet i większe, bo ja do Ojca wrócić muszę. I gdy oni sobie to uświadamiają, że oni też będą tak fale poskramiać i wichry powstrzymywać i jeszcze większe cuda czynić, to po prostu nie są w stanie tego pojąć. A dlaczego? Bo myślą jak ludzie. Nie mogą myśleć jak ludzie. Muszą myśleć jak Bóg, człowiek światłości. I wtedy zrozumieją, że mają władzę nad żywiołami, nad wszystkimi siłami tego świata. Ponieważ w mocy Bożej działają i uświadamiają sobie, że dopóki będą człowiekiem, tym fizycznym, cielesnym, nie będą synami. A gdy będą synami, to te ciała także dostępują potęgi, którą Bóg objawia synom. To jest zadziwiające, proszę Państwa, to, że ta tajemnica, która jest objawiona, ukazywana o tym, ona jest ukazywana od mniej więcej 8 lat, że ona właściwie nie znała światła dziennego od bardzo, 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 bardzo dawna. Właściwie ja pamiętam taką sytuację na jednym z wykładów, chyba w Gliczarowie, kiedy pamiętam, jak zwróciłem się do nieba i powiedziałem, że z mocy prawa starożytnego proszę o wstawiennictwo nieba. I wtedy zobaczyłem w niebie dwóch ludzi, którzy tam chyba drzemali, spali i nagle poczułem, jak się poruszyli. Nie wiem, czy oni wstali, ale w każdym razie usiedli, przebudzeni i powiedzieli: musimy wykonać to, do czego został od nas wezwał. Bo nikt od bardzo, 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 bardzo dawna nikt nas nie wezwał w imię prawa starożytnego. To było aż zadziwiające. Poczułem, jak się niebo tam zadrżało aż i oni wstali. Nie wiedziałem, kim oni są, ale zaczynam rozumieć, kim oni są. Odczułem, że to był Eliasz i Henoch, którzy przychodzą w ostatnich czasach, aby świat przywrócić do prawdziwej natury początku, a i koniec objawić. Bo tam, gdzie koniec, to i początek. A tam, gdzie początek, to i koniec. Poczułem właśnie, że oni oczekiwali na właśnie rozpoczęcie się końca, aby móc objawić tą tajemnicę.